Witam, do zaoferowania mam przyczepę kempingową firmy Eldis. Jak widzimy, przyczepa wyposażona jest tradycyjnie w łóżko przednie rozkładane. Od razu widzimy, światełka chodzą, radyjko. Tutaj jeszcze mamy włączenie górnego światła. Przyczepa bardzo ładna, zadbana. Po drugiej stronie przyczepie, jak zwykle tradycyjnie, mamy kuchnię gazową z spalnikami, grillem i także piekarnikiem. Powyłączamy, podgrzewamy za mocno sobie tu ciepło. Obok mamy zlew z wodą ciepłą, zimną. Przejdziemy na drugą stronę. Mamy lodówkę, która jest teraz załączona na gazie. Spróbuję pokazać ten płomień. O, widzimy, jest. Lodówka chodzi. Może nie jest teraz mocno schłodzona, bo dopiero... O, 6,1. Dopiero załączona była niedawno. Lodówka także chodzi. Tutaj mam załączenie na gazie. Od razu może pokażę to. O, przestaje. I skromnik chodzi, to wtedy jest załączona na gazie. Albo załączamy też na 230 i akumulator. Obok mamy rozjaśnię to. Ok, obok mamy piecyk, ogrzewanie tej przyczepy. Teraz pokażę. O, właśnie, mamy płomień. Także piecyk chodzi. Tutaj mamy sterowanie wentylacją, rozprowadzanie na przyczepę, siła rozprowadzania. Powyżej mamy panel sterowania. Może zapalę tu światła dodatkowe jeszcze. Górne, żeby było jaśniej. O! Mamy panel sterowania. Wszystkie włączniki, wyłączniki i tak dalej, i tak dalej. Mamy włączenie pompy, światła. Poniżej mamy załączony boiler. Teraz chodzi na gazie. Poprzez wyłączamy. Tutaj załączamy automatycznie. Także ten boiler wody jest podgrzewany na 230 poprzez włączenie. Obok mamy włączenie tego piecyka gazowego, który pokazywałem przed chwilą na dole. To jest na 230. I teraz mamy tu dodatkowy przycisk, który... Na jedynce mamy prąd z zasilacza, który jest przetwarzany na z 230 na 12 V. Po drugiej stronie przełączamy i mamy prąd z akumulatora. Tak oto to działa wszystko. Także mam wskaźnik. Przyczepa bardzo ładna, zadbana. Przejdziemy jeszcze tylko do toalety, której nie byliśmy. No, oczywiście tradycyjnie. Toaleta. Woda ciepła, zimna. I także pod prysznicem. Proszę bardzo, raz i oczywiście woda zimna. Przyczepka bardzo ładna, zadbana. Jeszcze może ją pokażę z perspektywy toalety, jak to wygląda. Proszę bardzo i zachęcam do zakupu.